Kontynuując. Usuwanie niewymierności. Musimy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nie było w naszym mianowniku pierwiastka. Jak to mam zrobić? Ano tak, rozszerzam nasz ułamek. O takie wyrażenie. Dlaczego o takie? Bo chcę skorzystać z tego wzoru skróconego mnożenia. Przez to, że podnoszę pierwszą liczbę do kwadratu i drugą liczbę do kwadratu, gubię ten pierwiastek. Więc do dzieła. Czyli mam tutaj tak a minus b razy a plus b. Mam a kwadrat minus b kwadrat. A kwadrat to jest 2 do kwadratu minus pierwiastek z 5 do kwadratu. Na górze 4 plus pierwiastek z 5 razy 2 plus pierwiastek z 5 to się równa. Na dole 2 do kwadratu, 4 minus pierwiastek z 5 do kwadratu. Pierwiastek z 5 do kwadratu to się równa pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, czyli pierwiastek z 25, więc otrzymuję 5. Ok? Zgadzacie się z tym? Mam nadzieję, że tak. Teraz, co zrobię dalej? Pierwszy wyraz mnożę razy drugi. To razy to. Czyli mam 4 razy 2, to jest 8. 4 razy pierwiastek 5 plus 4 pierwiastki z 5. Co jest grane tu? I tak, pierwiastek z 2, teraz będzie to tu i to tu. Pierwiastek z 2 razy 2, czyli jest plus 2 pierwiastki z 5. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, to z tego wiem, że to jest plus 5, ok? Więc to się równa. 8 plus 5 to jest 13. 4 pierwiastki z 5 plus 2 pierwiastki z 5 to jest 6 pierwiastków z 5 przez minus 1. I teraz słuchajcie, jak dzielę przez minus 1, to co mi się dzieje? 13 przez minus 1 to otrzymuję minus 13, tak? 6 pierwiastków z 5 przez minus 1 to jest minus 6 pierwiastków z 5. I to jest mój wynik. Kolejny przykład. Znów muszę rozszerzyć ten mój ułamek o taką liczbę, która pozwoli mi skorzystać z tego wzoru w mianowniku. Co mam na myśli? Mam 1 plus pierwiastek z 2. Potrzebuję mieć dwa nawiasy z takimi samymi prawie liczbami, tylko przeciwne mają znaki, tak? Czyli tutaj co mam mieć? 1 minus pierwiastek z 2 i na górze to samo. To się równa. Czyli mam tak. A plus B razy A minus B. Czyli otrzymuję A kwadrat minus B kwadrat. Co mi to da? Ano to, że mam 1 do kwadratu minus pierwiastek z 2 do kwadratu. Spójrzmy teraz na górę. Na górze mam 1 minus pierwiastek z 2 razy tutaj 1 minus pierwiastek z 2. A to się równa. Popatrzcie. Taka sama liczba razy taka sama liczba. Czyli mam 1 minus pierwiastek z 2 do kwadratu przez 1 minus 2. Dlaczego 2? Bo pierwiastek z 2 do kwadratu to jest to. Równa się pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, czyli 2. Ok? Na górze to 1 minus pierwiastek z 2 do kwadratu to się równa. Pamiętacie wzór skróconego mnożenia? Jak nie, to już zapisuję pod spodem. Gdzie jest mój czerwony? Tu jest jakiś czerwony. To się równa a minus b do kwadratu, czyli jest a kwadrat minus 2ab plus b do kwadratu. Czyli a kwadrat mam 1 do kwadratu minus 2 razy 1 razy pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 2 do kwadratu. Czyli mam 1 minus 2 pierwiastki z 2 plus 2. Dlaczego 2? Bo tutaj wyliczyłam i już. 1 plus 2 to jest 3 minus 2 pierwiastki z 2. To otrzymuję na górze. Oczywiście, jeśli się zastanawiacie, na pewno się zastanawiacie, słyszę to w Waszych myślach.
Możecie pomnożyć każdy z każdym, czyli to razy to, to razy to, to razy to, to razy to. Otrzymacie ten wynik, który ja tu otrzymałam. Metody są dowolne, byleby wynik był dobry. I za dużo, żebyście zasad nie pogwałcili. 1 minus 2 to jest minus 1. I znowu 3 przez minus 1 to jest minus 3. Minus 2 pierwiastki z 2 przez minus 1 jest plus 2 pierwiastki z 2. I ostatni przykład w tym filmiku. I tak. Znowu muszę pomnożyć to, rozszerzyć ten ułamek o taką liczbę. Tak? O taką. Praktycznie identyczną jak ta, tylko tu daję minus. Zauważcie, tu jest plus, tu jest minus. Wszędzie tak robię. Wszędzie tu były przeciwne znaki. I te liczby, o, tutaj jest ta sama, tu jest ta sama, tu jest ta sama, tu jest ta sama, tu jest ta sama, tak? Widzicie to? Tu, a, tu, tu i tu, tu i tu, tu i tu, tu i tu, tak? Wszędzie jest to samo. I to jest ważne. I tak zawsze w ten sposób robię, jak mam taki przykład. Zawsze, zawsze, zawsze. I zawsze. Więc dobra, lecimy. Dalej, czyli mam A plus B. A plus B razy A minus B. Czyli robię A kwadrat minus B kwadrat. Pierwiastek z 3 do kwadratu minus pierwiastek z 2 do kwadratu. Na górze mam pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 2. To się równa. Zauważcie, mam taką sytuację jak w przykładzie wcześniejszym. Dwie takie same liczby. Pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 2 do kwadratu przez pierwiastek z 3 do kwadratu, to jest pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, bo mamy kwadrat, to tak zawsze robię. To się równa pierwiastek z 9, czyli 3. Dlaczego 3? Bo 3 do kwadratu daje mi 9. Pierwiastek z 2 do kwadratu, to się równa. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 4, a to jest 2. Minus 2. Na dole mam 1, na górze mam wzór skróconego mnożenia. Czyli pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 2 do kwadratu to się równa. Pierwiastek z 3 do kwadratu minus 2 razy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 2 do kwadratu. To się równa, to się równa. Pierwiastek z 3 do kwadratu 3 minus 2 pierwiastki z 6 plus 2, czyli 5 minus 2 pierwiastki z 6. 5 minus 2 pierwiastki z 6, czyli 5 minus 2 pierwiastki z 6. Dlaczego tak? Bo to podzielone przez 1 daje zawsze ten wynik na górze. Macie pytania? Piszcie.